Chrystusie Panu, który daje nam łaskę uczestniczenia w Jego ofierze. W tej ofierze, w której Ojciec Jego i nasz oczyszczający z grzechów. W tej ofierze, w której Chrystus Pan zaprasza nas do swojego stołu, aby nas napełnić swoim życiem. To nasze zgromadzenie jest jedną z mszy świętych, już kolejnych, organizowanych przez grupę modlitewną ojca Mateo Damione, sługi Bożego, którego obraz tutaj właśnie jest przed nami, który nie zaprzestał służyć Kościołowi walczącemu, a więc nam, w naszej walce duchowej. Stąd właśnie i ta grupa, która wspomaga mnie, mojej posłudze, ale również i te msze święte przez grupę organizowane, aby łaska Boża, łaska zbawienia i uzdrowienia mogła rozlewać się nieustannie w naszych sercach i przez nas. Msza święta jest w Matce Bożej Niebowziętej, dlatego że ojciec Mateo Damione był szczególnym jej czcicielem, jej tajemnicy Niebowzięcia, jak to pokazuje ten obraz w lewym górnym rogu. Dlatego za wstawiennictwem Matki Bożej, również za wstawiennictwem sługi Bożego ojca Mateo, przedstawmy siebie samych przede wszystkim Panu Bogu. Przedstawmy potrzebę przyjęcia zbawienia, które jest nam oferowane w Jezusie Chrystusie. I również potrzeby te, problemy te właśnie, z którymi się borykamy w naszym życiu osobistym, w naszym życiu rodzinnym i społecznym, prosząc o łaskę zbawienia, łaskę uzdrowienia, czy również może łaskę uwolnienia od zła, z którym sobie do tej pory nie radzimy. Dajmy się zanurzyć w Bożym miłosierdziu, przepraszając Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu Najświętszemu, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zdaniem Pani. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy,
spotkał go na drodze prorok Achjasz z Silą, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achjasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzielał go na 12 części i powiedział Jeroboamowi: weź sobie 10 części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy. Oto słowo Boże. Ja jestem Bogiem, słuchaj mnie. Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Panu, siostry i bracia, może zauważyliście, że w dzisiejszych czytaniach mszalnych bardzo mocno wyraziście widać, iż człowiek jest istotą symboliczną, posługującą się mową, złożoną ze słów i z gestów. A więc mową werbalną i niewerbalną. Tak jest, bo symboliczne gesty w naszym ludzkim świecie istnieją od zawsze, moglibyśmy powiedzieć. I nadal istnieją. Badacze mówią, że 90% naszej komunikacji mieści się w naszych niewerbalnych zachowaniach. A tylko 10% naszej komunikacji wyrażamy słowami języka mówionego. Odczytany fragment Ewangelii przytacza nam dokładny opis uzdrowienia człowieka głuchoniemego. Bardzo dokładny, jak mało w którym jeszcze miejscu Ewangelii. Prośba pomocników tego człowieka jest dziwna. Pamiętajmy, że wierzący Żyd uważał kalectwo za zakłócenie życia stworzonego przez Boga. Kalectwo zakładało winę, za którą człowiek udręczony kalectwem ponosi teraz karę. Dlatego do takiej osoby nie należało się zbliżać. A jeżeli tak, to ten człowiek był religijnie napiętnowany, naznaczony i w konsekwencji był zepchnięty na margines społeczny. Jednak Jezus nie boi się dotknięcia. Słyszymy, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. Ślina była uważana za środek leczniczy. Jeszcze ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że podobnie przy niektórych ranach radzono, żeby zmieszać ślinę z błotem i w ten sposób lepiej się będzie goić. Widzimy, że Jezus ustanawia nowe podejście do człowieka odrzuconego na margines, do człowieka chorego. Usuwa dystans i daje poczucie bliskości. A przy tym posługuje się religijnym gestem. Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, otwórz się. Tak więc z Bożą pomocą, doświadczając właśnie tej wielkiej Bożej bliskości, zamknięty w swoim odrzuceniu, w swoim cierpieniu człowiek potrafi się otworzyć. Nam, podobnie jak ewangeliście, łatwo przychodzi patrzeć na uzdrowienia czynione przez Jezusa z punktu widzenia medycyny. Ewangelista zauważył, głuchoniemy mógł mówić. Ale zauważmy też, że uzdrowienie nie jest tylko procesem fizycznym, możliwym do zaobserwowania. Dlatego, że w międzyczasie Jezus bierze głuchoniemego człowieka na bok. I w tym czasie zachodzi inny proces. Ewangelista oczywiście nie mógł go już zrelacjonować, ponieważ był to proces niewidoczny. Wydarzenie, relacja między Jezusem, między tym człowiekiem. Stwierdzamy tylko, że Jezus rzeczywiście uleczył go w głębi jego osoby. W tym człowieku rozpoczęło się panowanie Pana Boga. Jezus przywrócił go do wspólnoty z ludźmi i do wspólnoty z Bogiem. A przywrócić pełne słyszenie, czyli do tej właśnie wspólnoty, to otworzyć wewnętrzną przestrzeń człowieczeństwa dla Pana Boga. Przywrócić mowę, to w najgłębszej istocie uzdrowić zdolność człowieka
do bycia świadkiem wielkich dzieł Boga w swoim życiu. Zdolność do dzielenia się tymi właśnie dziełami Boga w swoim życiu z innymi ludźmi. A więc Jezus uzdrowił tego człowieka, jego organizm od choroby, ale jednocześnie uzdrowił jego duszę, uzdrowił ją od udręczenia. I teraz ten udręczony człowiek może cieszyć się życiem, może chwalić Pana Boga, może być w bliskości z innymi. Dlatego słuchanie, to najgłębsze słuchanie, jest podstawową i istotną formą naszej modlitwy. Dopiero wtedy, kiedy słuchamy Pana Boga, kiedy Go słyszymy, potrafimy i mamy ochotę dawać o Nim świadectwo. Do nas po raz pierwszy Pan Jezus powiedział Efata, gdy byliśmy naniesieni do chrzcielnicy przez naszych rodziców i chrzestnych. Oczywiście nie mogliśmy tego słyszeć uszami ciała, ale nasza dusza to na pewno słyszała. Ale co dalej? W naszym życiu nieraz stajemy się głusi. Nieraz na skutek otoczenia. Nieraz również wskutek własnych grzechów. Stajemy się również niemi. Nie mamy ochoty głosić Ewangelii. Nawet w Kościele się zauważa niemotę. Nie wykrzykujemy z radości w naszych pieśniach. A jak jest w codziennym życiu? Dlatego potrzebujemy usłyszeć jeszcze raz skierowane do nas dzisiaj wezwanie. Efata, otwórzże się. Na co czekasz? Jezus daje nam to relację, której rzeczywiście możemy się otworzyć. I trzeba nam na takie wezwanie odpowiedzieć w pełni ufności i wyznać Chrystusowi swoje cierpienie, jeśli ono nas hamuje, blokuje. Grzechy, jeżeli nimi się obmurowaliśmy, żeby w ten sposób odzyskać, umocnić naszą więź z Bogiem i ze sobą nawzajem, z otoczeniem. Wspominając jeszcze proroka Achiasza, ten w swojej zapowiedzi w pierwszym czytaniu unaocznił Jeroboamowi, słudze Salomona, właściwie późniejszemu jego następcy, a w tym czasie jego wrogowi, jakie będą skutki odwrócenia się Salomona od Boga i jego głupoty, powiedzmy szczerze, w drugiej połowie jego życia. O tym słyszeliśmy wczoraj w czytaniu pierwszym mszy świętej. I posługuje się tutaj również symbolicznym przedstawieniem, które później Jeroboamowi objaśnia słownie. Bo Salomon w pierwszej połowie życia, kiedy zaczynał królowanie, był ogromnie pokorny i prosił o serce słuchające. I Pan Bóg mu dał tę mądrość, jakiej nie mieli królowie w tamtym czasie. Ale niestety z czasem później zamknął to serce na głos Boga. I niestety spowodował masę zamieszania. Prowadził wielobóstwo do Izraela. Również uciskał swoich podwładnych wielkimi podatkami, pańszczyzną. Tak zamknął swoje serce, tak zamknął swoje uszy i zamknęło mu to mowę. Niektórzy ludzie mają sparaliżowany słuch i mowę wiary od dzieciństwa. Inni pod wpływem własnej zatwardziałości swojego serca na działanie Ducha Świętego. I dziś mamy kolejną okazję do zastanowienia się, jakie mam serce? Czy mam serce słuchające? Czy mam rozwiązany język? Jeśli oskarżamy Pana Boga o milczenie wobec nas, to zastanówmy się, czy Bóg nie mówi, czy to ja jestem głuchy. Jeśli nie przemawiam, to czy nie dlatego, że jeszcze nie uwierzyłem Słowu, nie dałem Mu działać w swoim życiu? Jeżeli jesteśmy głuchoniemi, to zwróćmy się do Chrystusa, najlepiej osobiście, czasem przez pomocników, aby uzdrowił głębie naszego człowieczeństwa, aby dotknął nasze serce, nasze sumienie.
I wtedy wszystko stanie się zdrowe i wszystko stanie się jasne. Dlatego trzeba nam w naszej modlitwie o uzdrowienie, o uwolnienie dać pierwszeństwo naszej żywej, pełnej ufności i miłości relacji do Chrystusa. Trzeba nam zwrócić się do Jego osoby, do Jego świętości, po to, żeby się otworzyć na dar życia Bożego, jaki nam udostępnia, na dar odkupieńczej miłości, która daje życie wieczne i która naprawdę człowieka uzdrawia i wyzwala. Prorok Achiasz przemawia do Jeroboama językiem znaków. Pan Jezus też posługuje się językiem znaków i słowem z mocą. Krótkim słowem, otwórz się. Znakiem najpełniejszej obecności Pana, Jego działania, jest teraz sprawowana Eucharystia. Otwórzmy się na działanie Pana, Jego słowa. Otwórzmy się na pełnię znaków, jakim jest Komunia Święta, której On z nami pragnie i który tworzy tę komunię jako podstawę do zbawienia całej naszej osoby, a więc osoby cielesno-duchowej. To właśnie ta bliskość wiary, miłości, zaufania będzie sposobem na przyjęcie daru odkupienia i daru zdrowia duszy i ciała. Chwilę ciszy mamy na to, aby wejść wewnętrzny, jeszcze bardziej wewnętrzny dialog ze Słowem, które słyszymy w ramach liturgii Słowa. A teraz, powstawszy, zanieśmy w odpowiedzi na to Słowo również naszą modlitwę wspólną. Boże, Zbawco, Ty uczyniłeś wszystko dobrze i pragniesz, aby wszelkie zniszczone życie doznało uzdrowienia. Prosimy Cię, Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Wszyscy powtarzamy. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy za Kościół Święty z papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem, aby dawał nieustannie świadectwo zbliżającemu Królestwu Bożemu. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię o ponowną chrystianizację mieszkańców Europy. Daj im łaskę poznania Chrystusa i uporządkowania życia zgodnie z Ewangelią. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby w relacjach Polski z Izraelem, narodu polskiego z narodem żydowskim, zwyciężyła prawda, sprawiedliwość i zgoda. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, pozwól wszystkim ludziom, zepchniętym na margines, doświadczyć swojej pociechy. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, daj nam siłę, by być blisko cierpiącego człowieka. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, otwórz nas na Twoją miłość, gdy sami źle o sobie myślimy. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię za ojców redemptorystów, za pracowników katolickiego Radia Zamość, naszych dobroczyńców, Piotra, Pawła, Martę, Joannę, o potrzebne im łaski w życiu, w pracy dla Kościoła. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, obdarz naszych zmarłych wieczną radością oglądania Ciebie w niebie. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Prosimy Cię,
spraw. Niech nasza mowa i otwarty słuch staną się znakiem dobrej wspólnoty człowieka z Tobą. Panie, usłysz nas. Panie, wysłuchaj nas. Dobry Boże, Ty nie odmawiasz pomocy nikomu, kto się do Ciebie zwróci. Dla Ciebie żadne nieszczęście nie jest zbyt wielkie, aby nie można go było uleczyć przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy i zjednoczeni z aniołami i świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, Thank you.
wczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, nam wyjaśnia Pisma i dla nas łamie chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze Miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Franciszkiem i z naszym biskupem Marianem. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem. I o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jego oblubieńcem, z apostołami męczennikami, ze świętym Mikołajem, ze świętymi błogosławionymi redemptorystami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem. Przekażcie sobie znak pokoju. Najdroższym ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię,
Niech ta komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciwko zasadzkom nieprzyjaciół, tak widzialnych, jak i niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia. Proszę Cię także, abyś mnie, grzesznika, raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty, na której swoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą. Duszo Chrystusa, oświeć mnie, ciało Chrystusowe spraw mnie, krwi Chrystusowa daruj mnie, oto z boku Chrystusowe. Thank you.
ofiara naszego oddania i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wzięte, niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Wobec Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie, błogosławieństwo Eucharystią w Monstrancji, a potem namaszczenie oliwą i pobłogosławienie sakramentariów. Jest pośród nas sakramentalnie,
byli bezboleśni, ale jednocześnie niecie na sobie całą tajemnicę Bogojca, łącznie z naszymi Bogojcami teraz, bo jesteśmy w Jego tajemniczym ciału. W tych kolejnych dziesiątkach różańca będziemy modlić się na przemiennie wszyscy Ojcze nasz i koło Ojcu, a najpierw ta strona, lewa strona rozpoczyna modlitwę zdrowość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
to również w jakiś sposób ból zadawany także przez nas, ale również ból, który Chrystus czuje, a który nieraz my znosimy od innych raz, jak inni nam zadają, może nawet nasze uzależnienia, z którymi chcemy się pożegnać, które pozwalają nam siły, ale mocą do powstania, do nieulegania jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego w Tobie, Panie, składamy nasze słabości, nasze rany i ciosy, które musimy znosić, z którymi sobie nieraz nie radzimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
honorowanie Pana Jezusa. Wiemy wszyscy, że ta kpina z królewskości Jezusa była zupełnie nieprzewidziana w wyroku Pana Jezusa zadanym, wydanym, ale była pomysłem żołnierzy, którzy chcieli wyładować swoje poczucie ważności wobec skazańca. Chcieli się pobawić. Czasem może inaczej zdarza, że chcemy się kimś pobawić. Zawsze jest w nim Chrystus. Również nami czasem ludzie chcą się pobawić. Czerpmy moc z Chrystusa. Prośmy również za tych wszystkich, którzy nie szanują drugiego człowieka, o nawrócenie, którzy jego kosztem siebie wywyższają. I prośmy również o to, abyśmy nie dawali się upokorzyć temu, który najbardziej z nas nieraz chce zachwyć złem. Ojcze nasz, któryś się z niej, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.
Chrystus Pan pobity na całym ciele przez biczowanie, osłabiony przez popychanie, z głową w czerniowej koronie, której cierny straszliwy wbijały się, idzie na Golgotę. W jednym z kościołów spotkałem figurę uważaną Jezusa właśnie z raną na ramieniu, z raną, którą Chrystus nam miał objawić, a to tą raną, która najbardziej go bolała, która dostarczała mu najwięcej cierpienia, kiedy dźwigał krzyż na Golgotę, ponieważ ona była w splocie nerwowym. Przyszliśmy tutaj również z naszymi słabościami. Z pewnością są tutaj osoby, które noszą sobie ranę, która jest niezmiernie dotkliwa. Jest więc miejsce, abyśmy i w rozważaniu tej tajemnicy Chrystusa Pana i zaraz się tym spotkaniu złożyli tę swoją ranę, tę najboleśniejszą, której nie daje się do tej głowy uleczyć. Chrystusowi Panu dołączyli do tego krzyża, które On dźwigał na Golgocie, mając świadomość, że dźwiga, że niesie, że doświadcza tej rany w naszej drodze krzyżowej. W Jego ranach jest nasze zdrowie. W Twoich ranach, Panie, dlatego powierzamy Ci nasze rany, moje rany. I prosimy również za tych, którzy chcą ulżyć w uwalnianiu od ran, które inni dźwigają. Módlmy się za grupę modlitewną ojca Mateo Damiona. Za wszystkie osoby, którekolwiek w tej chwili na świecie się znajdują, a modlą się każdego dnia o to, aby ta posługa była skuteczna, aby ci, którzy niosą rany, którzy są atakowani przez złego, zostali uwolnieni i by mogli żyć w pełni życiem Bożym i służyć innym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś, Maryjo.
Amen.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta swojemu synowi nas oddawaj.